Dobry dzień, wieczór, z tej strony Starki i Ziemniak. Ja, siostra. Ziemniak. To już trzeci odcinek z wychodzenia na zewnątrz, aka Moving Out, który nagrywam w sesji. Siostra mi tak torturuje, że... No cóż. W dzisiejszym odcinku oczywiście kolejny zmagania z sokiem buławowym, czy co to tam jest. Dalej nie sprawdziłem, chociaż wiem, że powinienem. I w sumie... Będzie to strasznie nieprofesjonalne, ale aż teraz wezmę i sprawdzę, co to jest ta cała głowa, bo mi to przeszkadza. To ja się w międzyczasie nieprofesjonalnie napiję. Hmm. Głowa to jest... roślina. Mhm. Czyli to musi być sok z głowy. Dobrze myślałem. Ja też mówiłam potem. No tak, ale czy dobrze mówiłem, że to są soki? Brawo ja. Dobra, starczy ale tego. Chyba palą nas te soki. Nie wiem. Prawdopodobnie się w nich tupimy prędzej niż nas palą. Ale dobra, mniejsza z tym. Wchodzimy do trzeciego poziomu. Zobaczymy, co tym razem głupiego będę mieli do powiedzenia. To wasze ostatnie ostrzeżenie. Dajcie mi spokój. Pik! Wiedziałem, że to ten klient. Chcemy z tobą porozmawiać. O meblach. Nic nie wiem o zaginionych meblach. Pik! No cóż, siedem rzeczy? To i tak będą jakieś tortury, skoro jest 7 rzeczy. Zobacz, jak są poustawiane. Jak to wygląda. Czy ja tu widzę tą żabę, której kiedyś pomagaliśmy? Tak. Co ona tu robi? Widoki. A są gdzieś te wszystkie inne kurczaki, inne rzeczy, które nam przeszkadzały? Nie wiem, ale widziałam to sobie. A, czyli musimy przenosić to tak na dwóch liniach, że tak nazwę. Wiesz, że grałam w pojedynkę, więc... Dobra, idziemy. W pojedynkę to było całkiem inaczej. Biegnie, biegnie! Czy to może nawet nie będzie takie trudne? Hmm, mamy jakiś spray pomniejszający do kanap? Czemu my go nie możemy kupić i go zastosować samemu? Przydałby się nam. No bardzo by się nawet przydał. Dobra, bierzemy to. Skrzynkę pocztową. Okej. Okay. Ona była w tutorialu! Nie tylko tam, ona była w wielu miejscach. W niektórych poziomach można było ją bić, żeby na przykład, no nie wiem, jakąś tam gęś wypuścić czy coś. No, były takie przykłady. Dobra, trzeba tu poustawiać, byśmy wszystko na pewno pomieścili. Nie, to się powrócę na to. Dobra, skoro tak uważasz. No to jedę znowu w to samo miejsce, no też w to samo. Pyc. Będziesz ciebie, bo ja się nie uczył wiedzać. Nie umisz. Chłop, chłop, chłop. Teraz trzeba poczekać, aż wróci nasze przejście. Muszę przyznać, ten poziom wydaje się jakiś dziwnie, jak na razie. Łatwy. Tak. I on jest łatwy. Czyżby był plastikowy medal nawet? Wątpię, prędzej amuliniowy. Chociaż fajnie byłoby zdobyć choć jeden plastikowy medal na 50 poziomów czy coś. No coś zapierdziało. Teraz tylko pytanie, czy to byłem ja, czy to byłaś ty. Dobra, to teraz które bierzemy? No. Tak. Okej. Tylko jak to wziąć? Normalnie. A, w ten sposób. No! Co no? Dobra, ja idę na to. Ja nie ogarniam chyba, jak tutaj to zrobić. A ja tak. A, trzeba to wciągnąć tutaj najpierw. Tak. Jak wciągnąć? No tutaj, w ten sposób można teraz to pójść. Łatwo. Musisz skoczyć, musisz tam się dostać do mnie. Do ciebie? Nie widzisz? Tak będziemy ciągnąć po tym, to jest chyba najbezpieczniejszy sposób. Bo ja już nie wiem, jak ty chciałaś. Tak. No właśnie tak jak resztak robiłem, to ty wtedy znowu narzekałaś na mnie. Rozumiem, nie wiem jak to można robić tak jak reszta, skoro są przerwy w tym wszystkim. Że co? Czemu ja się pojawiłem na tym czymś? Nie wiem. Serio? Deska snowboardowa? No przecież była deska, nie pamiętasz? Ale czemu ją wsadzili do pojemniczka? Jeszcze na pewno coś, co się wydobywa z... Dobra, mniejsza z tą. No, idziemy! No, ja szłam! Tak, tak szłaś, że wpadłeś do soku. No, szłam! Dobra. Teraz zróbmy to. Jej. To. To są jakieś podajniki do soku? To coś też wyskakuje, czy co? Ale ma słomkę jakby taką. Dobra. Amuliniowy już. Nie umiemy lepszy.
robimy to jak Rembo. Wcześniej chciałem tak zrobić, czy ty coś zepsułaś? O nie, wypadło. Trzeba zbudować lepszą stertę, bo to wypada póki co. Bardzo wypada. To spróbuję żółki na drugi pop. Albo tak zrobić. Dobra. Zostały jeszcze tylko dwa. W pojedynkę było ciężej, mocno. No nie dziwię się. Prawda, że ty musisz iść w czasie, kiedy ja będę jechał. I teraz na odwrót. O, czekoladowy jednak, super. Mówiłam! My nie umiemy nic lepszego osiągnąć. Dobra, ja nie umiem. No, czy ja wiem. No, czemu to opuściłaś? Bo było krzywo. Dobra. Ostatnia rzecz. A ta ostatnia rzecz jest... Aha. I tym samym trasą co ostatnio, tylko że dłużej. Dobra, teraz trzeba poczekać, aż ci się most otworzy. Lepszy. I znowu coś zapierdziało. Ta pytanie, która postać? Doniczek. Okej. To było dziwne. Zgodzę się z tym akurat. Puchar. Dude, to były dziwne sposoby na trzymanie pucharów, okej, ale... Ale w czymś takim? W ogóle... O trzymanie pucharów, a nie trzymanie. Przecież ten główny gościu trzymał puchary w różnych dziwnych warunkach. No, to akurat tak. Właśnie, ty już nagrałeś koniec? Tak, tylko nie nagrałem wszystkich achievementów, bo mi się nie chce. Najlepiej. No nie w to mówiłem. Widzisz? A ja tańczę sobie kramy. Słyszę dzwonek telefonu! Dochodzi chyba z tego drugiego pokoju. Opa! A ja se tańczę. Ło, patrzaj to, bo jesteśmy w samochodzie. I co my tu mamy? Achievementy? Pchnij to. Chyba wiem, o co chodzi. Pchnij to. Dobra, mniejsza o to. Chyba trzeba tak, aby to przetrwało i... coraz bliżej końca. Może głos tajemniczego klienta. Mam nadzieję, że to może... Że może to wyjaśnić. To będzie szef. Ja czuję, że to będzie szef. Mówisz? Tak. Czas zrobić śledztwo? Nie wiem, czemu ja czujesz, to może być szef. A, jednak chcę coś tu. Przez cały czas były te okropne szczury pakunkowe. Najgorszy koszmar pracownika przeprowadzek. Szczury pakunkowe oszukały nas, żebyśmy skorzystali z naszych mocy przeznaczenia do okradania ludzi z ich własności. I co teraz? Boss fight? Czy co? Na razie nie. Okej, to jest dziwne. Hej, uciekają tym statkiem kosmicznym! Szczury pakunkowe z kosmosu, no jasne! To było tak oczywiste! Trzeba je zatrzymać! Do ciężarówki! Ja, plot twist! Myślałem, że szef będzie w to zamieszany, ale jednak nie. Chyba, że szef też był szczurem pakunkowym. To tłumaczyłoby to, że jest z kartonu. Dokładnie. Ale się zobaczy. I portal do kosmosu! No, cóż! Nie, naprawdę, mi się wydaje, że szefem może też być szczur pakunkowy. Łooo. Czyli tutaj będzie, czekaj, 1, 2, 3, 4, 5, 6, albo 7 poziomów. 7. Mówiłem, że gra się zbliża do końca. Nie, nie miałam. Baza styl tak na alfa. Dobra. Na jakim razie walczymy ze szczurami. I pewnie ratujemy meble, które sami przenosiliśmy wcześniej.
Zobaczysz koniec, mnie rozwalił. Szczury pakunkowe na pewno doprowadzą nas do swojego kosmicznego gniazda pełnego skrzydzionych mebli. Gromadzą rzeczy innych osób. To drastyczne naruszenie Międzynarodowego Kodeksu Postępowania w zakresie przenoszenia. W skrócie MK... Cicho bądź. My musimy się skupić na graniu, a nie na jakichś dziwactwach takich. Fajna muzyczka. Jakbym gdzieś już kiedyś słyszał. Nie wiem, czemu wydaje mi się, że Necrodancerze była podobna. A teraz bez smardzenia. Po meble! Siostra, pomóż. Mam tu meble do zabrania. A, to osobowe. Nie, naprawdę. Nie wiem, czemu wydaje mi się, że w Necrolamerze była podobna muzyka. Czekaj. Ups, się usmażyłem. Jeśli ktoś wie, nie wie, co chodzi Necrolamer, to Crypt of the Necrodancer. Ja na to mówię Necrolamer, bo wszyscy, z którymi gram, strasznie w to lamią. Czekaj. Teraz szybko. Dobra. Teraz do środka i będzie trzeba nacisnąć. Najpierw wszystko poskładujmy, potem przycisk. Nie da się wszystkiego. Czemu? Na raz. Czemu się nie da niby? Bo się nie mieszczą. Możemy wszystko z danego pokoju, ale nie ogólnie wszystko. Zresztą 10 rzeczy powinno się zmieścić. 10 dużych rzeczy. No to pozmieścimy dużo. Potem klikniemy przyciska. Dobra. Klik. Ej, nie wpadło! Bo prawie. Już. Siostra, pomóż. Ale muzyczka naprawdę fajna. A początek istnieje, mówię, jak z Necrodancera. Teraz musimy to obrócić. Damy radę. Oj, tu jest... Nie, nie! Oj, 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 oj. Najlepszy odgłos, jaki można wydawać. O, włączyło się akurat. Jeszcze ewentualnie znowu. Nope. Często też się zdarza. Ciu. Tak, ciu. Ciu babka. Czemu ci nie zrzuciło? Nie wiem, że ty o tym marzysz, żeby mnie takie coś pochłonęło. No tak. Skąd wiedziałaś? Bo znam twoje sny. Nie, moich snów nie znasz. A pies z parówkowymi skrzydłami? Miałem wtedy 9 lat, jeśli nie mniej. Więc no, to się nie liczy. Nie liczy. Na moich snów obecnych, jakichś normalniejszych i mniej normalniejszych ty nie znasz. Pod żadnym pozorem. Ale ciekaw, szczury z kosmosu, które kradną meble. Po co im to? Bo to szczury pakunkowe. Tak, ale... Po co im meble? Te meble pakują, nie widzisz? Tak, ale... Czekaj. On muszą mieć jakiś inny cel z tym wszystkim. Pewnie jakiś płot twist jeszcze będzie, okaże się, że szef naprawdę był szczurem pakunkowym. Ja to mówię. Zobaczymy w przeciągu najbliższych 50 odcinków. 50 oczywiście. No, szybciej tego nie skończymy. Nie mam. Chociaż to poziomy na razie wydaje się znacznie łatwiejsze niż to, co było ostatnio. Hyc. Ciekawe, jeśli tak nie potrafimy grać w coś... Dobra, raz nie potrafimy kooperacji robić w czymś tak easy. Ciekawe, jak wygląda kooperacja nasza w Definity, dajmy na nagranie. Jeśli się zgodzę na nagrywanie, to zagramy. Jeśli zgodzę się na grę, to nagramy. Ale o czym ty mówisz? No, o Definity. Nie obiecuję, siostra, się zobaczy. A po prostu mi zastanawia, jak jeśli nam źle tak idzie, tutaj tak by nam szło w innych grach, takich bardziej wymagających. Oj. Tego nawet nie wiedzą najwięksi filozofi. Filozofi? Nie wiem, kim. Największy filozof świata tego nie wie. Dobra, to będzie ciężkie. Myślałam, że to będzie... żywe. Dobra. To był fart. Jest już postęp. Teraz muzyczka już nie brzmi tak nekodanserowo. Ale i tak fajna. Nie wiem, kto kompozował tą muzykę, ale... Congratulacje. Naprawdę nieźle wyszła. Żeby nie było...
Jest, że pewnie wiele osób powie, Dark Soulsy mają lepsze czy coś. Ale Dark Souls to jest taka, powiedzmy, muzyka... Poważna. Nie do końca poważna, to jest całkowicie innego typu niż to. Dokładnie. Bo to jest zwykła muzyka, którą można byłoby usłyszeć nawet na jakiejś dyskotece. Dokładnie. Ty, może... Może... Co? Na dole Ubisoft to napisać nie do Death Dance, a dodam do jakichś utworów. Wreszcie się ostrzeń, dodałem prawdziwe utwory, a nie soundtracki. Nie zawsze. To kiedy nie dodaję jakiś soundtrack? No słucham. W sensie ze soundtracka. No, gdzie dają. Nic. Co? Dają. No co, niby dali, słucham. O, ciu. Mówię ciu ciu ciu, a ty sobie szłeś. No tak, bo ja nie wiem, o co ci chodzi z tym twoim całym ciucianiem. Ty. Nie jest łatwo. Nie ma, trzeba będzie włączyć cheaty. Na więcej czasu. Tak, tu się zgodzę. Dzięki. Dobra, no chcesz, to idźmy tam, ale to nic nie zmieni. Jesteś przekonany? Tak. Święcie. Stój. Mogliśmy iść, to się usmażyłeś. No gdzie ty to prowadzisz? Naokoło. Czemu naokoło aż tak? Bo jeśli nie pójdziemy tak, to się usmażymy. Widzisz, teraz można szybko to przenieść. Dobra. My sobie już ledwo dajemy radę na czekoladę. Nawet nie ma końca Amelinium, ma ty już mówisz o czekoladzie. No bo zaraz będzie czekolada. No, wejdź. Dobra. Tu jest łatwiej, to najpierw to. Prawda, bo widzę samochód. No to nie jest nasz samochód. Nie nasz. To tylko jakiś zwykły samochodzik. O, szczur pakunkowy. I rakiety właśnie z szczurami. Sorry. Które kradną meble. Złe szczury. Teoria jest podstawowa. Jeśli my zdobędziemy kiedyś platynę, to oznacza, że cheatowaliśmy. Platyny nie dostaniemy, nawet nie wiem jak dostać platynę. Ja wiem akurat. Mogę powiedzieć, bo to nie jest sekret. Po prostu jeśli osiągniesz odpowiedni czas, który sobie gra ustaliła, na platynę, okresowo niewiadomy, w sensie niewiadomy jest dla gracza, ale można się go dowiedzieć jak się uda. Mhm. To po prostu zamiast złota dostajesz platynę. A, no. czyli może być czas, że sekunda przed końcem czekoladowego dostaniemy platynę, tak? Nie, musi być przed złotym. Oj. A. W strefie złotego medalu musi być. Mhm. Ale dużo szybsze jest z tego co rozumiem. Tak. A co, ty niby dostałaś kiedyś platynę? Mhm. Na grałam którym? Na łatwieniach. Gaduję, że na wszystkich łatwieniach. Może. Może z wyjątkiem jednego. No z wyjątkiem którego niby? Tego, że rzeczy znikają. A ono cokolwiek zmienia? Tak. Że rzeczy po dostarczeniu znikają. Nie, czekaj. No ja czekałam, ty chciałeś iść. Nie. Nie chciałem. Kto wpada do auta, kto zostaje. Weź pomóż. Ja wpadam do auta. Okej. A. Też zostaję w kosmosie. Ej, mam własną bazę kosmiczną. Nie. Bo zostałam z tobą. Ziemia wydaje się stąd taka mała. Serio, zaczynasz się zastanawiać. Ja się zastanawiam na tym, że gdybyśmy mieli katapultę, moglibyśmy przenosić meble bez ciężarówki. Ale jak przeprowadzić katapultę? Dobre pytanie. Patrzcie, po jakimś księżycu suniemy.
autkiem. Gdzie są owce? Ja się pytam. To dostarcza dostarczyciela. Skaczą przez ogień, dostarcza każdy przedmiot oddzielnie. I co? Jest achievement. Wow. Brawo my. Mam 17 z 90 achievementów. Dobra, jeszcze jeden poziom i zdążymy w tym odcinku. I następny. Proszę cię, skończmy już to dzisiaj. Siostra. Skończmy. To jest tortura. Co to ma być? Miejmy nadzieję, że nie będzie tak okropny, na jaki wygląda. On jest taki okropny. Patrz, szczury pakunkowe przeprowadzają eksperymenty na meblach. To okropny, nie mogę patrzeć. A ja mogę patrzeć, bo ja lubię patrzeć. Chodź, moje pudełko. Co mamy z tym tego właściwie zrobić? To wszystko trzeba przenieść. O, tam. Nie jest aż tak źle. Ale brzmi wiecznie zmieniający się labirynt udręki. Jest niebieski, żółty, czerwony. Taki schemat. Jakbym tego nie zauważył już. Więc szybko. Zielony, tak, czerwony. Już ja się nawet w dalszym miejscu zmieniam. Za dużo oglądałaś pewnego gościa. Nie. Tak? Nie. To nazwałam cię kolor. No bo za dużo go oglądasz, zaczynasz się stawać kolor jako. O, pudełko stoi sobie w drzwiach. No ty je tam przyniosłaś. Teraz pomóż mi wepchać tam drukarkę. Chodź, drukarka. Jakie jest 5 przedmiotów, z czego większość jednoosobowa. Reszta w specjalnych pokojach, dwuosobowa. I kapsuły. Ale to ciekawe, nie wszystkie meble są w kapsułach. Bo użyli przeprowadzić na nich testów. No może, może. Nie mnie co oceniać. Siostra. Kapsuła. Ratunkowa? Nie. To nie chcę. Meblowa. Nie słychać, wiesz? Nie wiem. To było tak suche, że aż mokro. Ej, ty mi tutaj nie gadaj moimi tekstami. I na przyszłość zamawiaj sobie te faceta, a nie kebaba. Nuda. Unsub dla siostry jest takie słabe suchary. Jedyny mój autorski. Mhm. Ostatnio przyglądałam sobie żarty, w sensie pokazałam asystentowi Google mówić ciągle żarty i dlaczego słońce nie chodzi do szkoły? Bo już mam milion stopni. Nuda, buu. Zgubiłem się. Jak się mogę zgubić? Normalnie się zgubiłem. Ja tam i tak lepiej, lepsze suchary. To nie, opowiadaj, dawaj. Nie, to nie jest... Jest narzucenie sucharów. I tak nie są niczym takim porządnym. Ale są. Niektóre wymyślone przeze mnie, inne przez znajomych, inne słyszane. Ale uwaga, uwaga. Jak się nazywa przywódca Majów? Czerwiec. What? Po Maju jest czerwiec, więc... No tak. To akurat nie jest mój autorski, ktoś to wymyślił ze znajomych, ale... A twój? Największy skór świata. Chleb. Aha! Nie jest to może nic takiego super, ale... Nie, ale jest. Zamknęli nas. Nie na tutaj. Ratuj. Bo kapsuła A się przewraca. Jaka kapsuła A? O czym ty gadasz? Jaka kapsuła A? Nie kapsuła, tylko ściana A. Jaka ściana? Niebieskie to są A. A masz tu gdzieś jakieś oznaczenie, że to jest niby A? Tak, nie widzisz? Abycy? Faktycznie. Chodźmy tamtym przejściem. Nie. Jest większe. Nie, ja chcę wejść tym. Ja tym wejściem wejdę.
zgniecie ścianę. Nie zgniecie. A, się zablokowało. A zaraz się znowu ruszy, więc będę miał już otwarte. Dobra. Tym bokiem tam nie wejdziemy. Dobra. Chodź, trzeba rzucić łóżkiem. Już, już. Jak porządnie przeprowadzkowicza, a nie jak jakieś kupa przed. Dobra, zostało jeszcze trzy rzeczy. Nie zdążymy, coś mi mówi. Na amulinium. O, karty jednoosobowy. Naprawdę? A ja flaminga ratuję. Żeby to był ten flaming, którego na achievementa przynosiliśmy? Tak. Czy jakiś flaming był na achievementa? Nie wiem. Wiecie co? Bądź siostro. Ja już nie wiem, czy szef był szczurem, czy nie. Patrzę na to, że on mówił o znajomych, o klientach, tak dalej, to szef pewnie był szczurem. Czy nie? Ja wiem, że on był szczurem, więc nawet nie musisz udawać, że nie wiesz. A powiedz, czy nie, tak szczerze. Zobaczymy. Ja po prostu czuję, że on był szczurem, jako że był z kartonu. Ja po prostu czuję, że on był szczurem. Nie masz głowy, tylko doniczkę. No tak. No wiem. Jaką wronę? To jest gołąb. To jest gołąb. Zdajdaję. No to jest gołąb. A co na to, że szef pierwszy mówił o klientach? I w ogóle o tym, że klient polecił nas swoim znajomym, czy... Co? What? To było dziwne. I teraz się okazuje, że te meble są kradzione, no co... Ale nasz szef wyjechał na urlop. A skąd wiesz, że naprawdę nie... Poszedł sobie. Tutaj gdzieś. No? Słucham, skąd to wiesz? Bo przecież w to grałam. A może próbujesz mnie tylko zmylić? Ja naprawdę mówię ci, ja czuję, że szef mógł też być zamieszany w tym samym kradzież mebli. Powiedz, kochany. No. Bardziej niż tajemniczy klient. Gadaj co chcesz, ja zobaczę, jak ukończę grę. Ale to jest takie... Ja czuję, że szef mógł być też tym szczurem albo zamieszany w to wszystko. Powiem ci, że jest to niewiadome. No nie wiadomo jest tak, na pewno. Słuchaj, to były kartony, które gadały. Jak wiemy, szczury umią gadać. To wygląda aż zbyt perfekcyjnie. Ja ci to mówię, siostra. Chuj, słabo mi. Spróbuj założyć opaskę Smooth Moves. Jezu, yeah. Znowu. Powstała z egipskiej bawełny z piramid. Zrównoważy twoją energię. Poczujesz się wtedy lepiej? Nie, ale będziesz fajnie wyglądać. Wezmę dwie. Czy oni zawsze muszą reklamy swoich produktów robić? I dalej nie ma owiec. No to jest grill sruwający w kosmosie. Smiasz się dostarcz wszystko przez lewe drzwi, nie dotykaj ruchomości. Dobra, mniejsza z tym. Kończymy to. Nie, nie ukończymy. Tak. Dobra, to niewiele nam zostało. No, ale ja już mam dosyć. Głowotron. Łopatą. Tak, cicho. Cicho wszczurze udający szefa. No zobaczymy, co nam zostało. Fajnie, fajnie. Cztery poziomy. Dobra, jeśli tak bardzo chcesz, to niech ci będzie. Dostaniecie już odcinki po prostu aż do końca. A póki co dziękuję za obecność. Może się zagrać nawet na honorowym w Divinity. Cicho. Dziękuję bardzo. Ta. Trzymajcie się, hej, hej. Miejmy nadzieję, że dożyję do końca tej gry, bo się z tym nie da. Dożyjesz. No to hej.